Uczestniczycie w wyjątkowym wydarzeniu, zorganizowanym dzisiaj przez nas. Po 23 latach opuszczamy siedzibę. Żal, bo lubimy ten dom, w którym, jak prawie każdy mówi, są dobre energie. Rok 1993 to rok wprowadzenia się do obecnego budynku. Ówczesny prezes Stanisław Jordanowski i żyjący jeszcze profesor Wacław Jędrzejewicz doprowadzili do wynajęcia tego miejsca od Polskiego Związku Narodowego, którego prezesem był wtedy Edward Muska. I to dzięki niemu Instytut wynajął na dogodnych warunkach lokal na tej drugiej aweniu. Budynek stał prawie pusty, zaniedbany i wymagał generalnego remontu. W ciągu paru miesięcy, dzięki ciężkiej pracy wolontariuszy, nasz Instytut przybrał formę taką, jaka jest dzisiaj. Czy Państwo sobie wyobrażają, jak była wnoszona ta statua marszałka Józefa Piłsudskiego po tych wąskich schodach? A jednak, 7 wolontariuszy, no takich fajnych chłopaków, wniosło tą statuę. No i teraz trzeba będzie ją znosić do nowego budynku. Ta statua, no chcę powiedzieć parę słów, ona ma swoją historię. To jest posąg, który stworzył Stanisław Ostrowski, znany rzeźbiarz. I ona stała przed budynkiem polskiego pawilonu na światowej wystawie w Nowym Jorku w 1939 roku. Ten sam rzeźbiarz też stworzył ten sławny pomnik Jagiełły, który stoi w Central Parku.